Przemysł 4.0 to tak zwana czwarta rewolucja przemysłowa. Pierwszą rewolucją była mechanizacja, drugą była elektryfikacja, trzecią cyfryzacja. W tej chwili wchodzimy w moment, w ten etap rozwoju, kiedy cyfryzacja jest już niewystarczająca. Potrzebujemy pełnej automatyzacji, potrzebujemy spowodować, żeby te komponenty cyfrowe będące częścią procesu wytwórczego ze sobą same się komunikowały i same decydowały o tym, jak ten rozwój, jak proces produkcyjny będzie budowany, będzie tworzony dalej. Z jednej strony przemysł 4.0 mówimy przyniesie firmom oszczędności rzędu 20% w kosztach. Z drugiej strony 30% wzrosty przychodów. Jak na to popatrzymy od strony technologii, no to każdy przestój warstwy informatycznej w firmie powoduje potencjalnie drastycznie większe straty dla firmy. Coraz silniej zależymy od technologii. Technologia jest obecna w firmach produkcyjnych od projektowania aż do opieki posprzedażowej. Cały łańcuch wartości od produkcji do sprzedaży i opieki posprzedażowej jest w pełni cyfrowy. Jeżeli popatrzymy na produkcję samochodów, czy na produkcję silników samolotowych, czy samolotów w ogóle, tak, czyli przemysł samochodowy lub lotniczy, to tak naprawdę bardzo wiele elementów tego procesu jest już w pełni w procesie 4.0, w procesie 4.0. Z drugiej strony, jeżeli patrzymy na inne gałęzie przemysłu, to być może niekoniecznie. No nie każda branża jest tak bardzo gotowa do bycia 4.0.